Witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie troszkę nietypowy film, dlatego że zrobimy sobie masaż w pozycji siedzącej. Jeszcze tak nie masowałem w projekcie masaż. Nie wykorzystamy tylko krzesła do masażu, natomiast wykorzystamy taką nakładkę do masażu Mobile Mat. Jest to nakładka poświęcona właśnie masażom typu worksite, kiedy po prostu nie możemy kogoś położyć albo chcemy zrobić masaż na przykład tylko obręcze kończyny górnej bądź karku. Dzisiaj nie będę też zajmował się masażem klasycznym, dlatego że to też było. Pokażę Wam kilka innych technik właśnie z masażu poprzecznego, trochę z pracy powięziowej, trochę z tkanek głębokich, chociaż nazwa tkanki głębokiej jest niefortunna, ponieważ to brzmi tak, jak inne techniki po prostu masowe były tkanki płytkie, a tak po prostu nie jest. Także będzie kilka technik na mięsień, przede wszystkim czworobożny, dźwigacz łopatki i to by było tyle. Także zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy jeszcze do tej części praktycznej, jeżeli nie wiecie, co to jest za sprzęt, na który masuje, a chcielibyście się mu bliżej przyjrzeć, bo na przykład interesują Was takie masaże typu worksite, gdzie nie kładziecie pacjenta, albo nie macie na to czasu, albo po prostu nie chcecie, to odsyłam Was do tego filmu. I tutaj jakby jest taka instrukcja obsługi całego tego sprzętu i możecie sobie obejrzeć. Dobra, przechodzimy do części praktycznej. Zanim zaczniemy sobie jeszcze masować, powinniśmy zrobić krótkie testy i taką palpacyjną ocenę, czy ten mięsień trzeba masować, może z której strony trzeba się bardziej skupić. Po pierwsze musimy sobie obserwować, jak to wygląda z tyłu. Według mnie ogólnie jakby, jeśli chodzi o cenę wizualną, prawy bark jest trochę wyżej, tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o jakby palpację, to łapiemy sobie część wstępującą mięśnia czworobocznego, naciskamy sobie, pytamy się, czy powoduje to ogólnie ból. Nie. Nie powoduje to bólu. Możemy sobie ścisnąć trochę mocniej, czy teraz powoduje to ból? Nie. Ok. Czyli nie powoduje to bólu. Według mnie też prawa strona jest bardziej napięta, jeśli chodzi o takie odczucia, bo tam ten mięsień po prostu jest jakby grubszy, czuć jakieś zgrubienie w jego strukturze. Kolejną rzeczą jest jakby sprawdzenie takiej ruchomości odcinka szyjnego. Możemy poprosić Anetę, żeby dotknęła brodą do klatki piersiowej. Ok, dotyka, także ruchomość jest w porządku, jeśli chodzi o zgięcie. Dobra. Wyprosto nie będziemy teraz sprawdzali, ponieważ i tak nie będziemy zajmowali się przodem szyi, także nie będziemy rozluźniać tych mięśni, które mogą być napięte przy wyproście. Możemy zrobić sobie zgięcie skłon boczny w prawo. Ok. Dobra. W drugą stronę. Dobra. Ok. Jeśli chodzi o ruchomość, to powinna ona tutaj być około 45 stopni bez unoszenia barków. Czyli możemy jeszcze raz poprosić Anetę w prawą stronę. W porządku. Ok. W drugą stronę. Dobra. Tutaj też jakby ja czuję po prawej stronie, że ten bark zaczyna się unosić wcześniej niż po lewej stronie i jakby znowu mnie to utwierdza, że ten mięsień jest bardziej napięty, co powoduje być może uniesienie tego barku delikatnie do góry. Możemy też zobaczyć opcję skrętu, skręt w prawo, ok, i skręt w lewo. No i tutaj jest bardzo podobnie, jeśli chodzi o skręt, to tak naprawdę brodę powinniśmy mniej więcej dotykać, być na wysokości wyrostka barkowego. To jest takie orientacyjne badanie. Dobra, możemy też sobie sprawić jakby ruchomość całej tkanki, samej powięzi, rozciągliwość tej powięzi. Także to już było w odcinku projektu masaż. Tutaj będziecie mieli też obok odnośnik do tego filmu, możecie sobie sprawdzić. Tam Rafał zajął się ogólnie rozluźnianiem mięśni powięziowym na przykładzie mięśni karku. Sprawdzamy sobie tutaj ruchomość. Góra, dół oczywiście mniej ruchoma, co jest takim standardem w mięśniu czworobocznym. Ona się bardzo często napina właśnie w ten sposób. Jeśli chodzi o ruchomość na boki, to jest większa. Być może to widać nawet na filmie. Druga strona i oczywiście sytuacja powtarza się. Góra, dół, ta tkanka jest bardziej napięta, a tutaj nam się porusza bardzo dobrze. Ok, to by było na tyle. Także przechodzimy sobie teraz do pracy manualnej. Ok, jeśli będziemy zaczynali sobie terapię, fajnie rozpocząć jakby punkty początkowe przyczepu właśnie mięśnia czworobocznego i ogólnie tej okolice czaszki. My sobie zrobimy kresę karkową, mięśnie podpotyliczne przy okazji i wyrostek sutkowaty kości skroniowej i przy okazji będziemy to potem schodzili sobie trochę niżej. Jednak zanim tak naprawdę przejdziemy do przyczepów kostnych, możemy zrobić sobie akcję z rozluźnianiem mięśniowo-powięziowym właśnie tych struktur, które są mało rozciągliwe. Można to zrobić w bardzo łatwy sposób. Zapieramy się tutaj, szukujemy sobie napięcia i trzymamy w tym napięciu właśnie około 3 minut. Czekamy, aż się powięź będzie rozluźniała. I właśnie porobimy sobie to na początku w kilku miejscach, żeby zacząć sobie bardzo płytkimi bodźcami.
To jest bardzo fajne w stanach ostrych, kiedy nie możecie po prostu kogoś tam mocniej przycisnąć, bo na przykład jest jakieś ryzyko, było jakieś ryzyko urazu kręgosłupa, albo po prostu jest jakiś stan taki bardzo intensywnego, wzmożonego napięcia. Natomiast tutaj wiem, że mogę zastosować sobie większy bodziec, bo to jest młoda dziewczyna, nie ma żadnych jakichś problemów bólowych większych, także od razu zacznijmy sobie opracowanie. Początkowo przyczepów kostnych, czyli wyrostek sutkowaty kości skroniowej, szukamy sobie go, znaleźliśmy i ruchy koliste właśnie na przyczepie mięśnia. Jak wiadomo, masaż karku jest zawsze masażem wolnym, tutaj nie spieszymy się. I kresa karkowa wraz z mięśniami podpotylicznymi, w tym ustawieniu muszę zrobić to kciukami. Ciężko jest zrobić to innym dojściem, dużo łatwiej z palcami właśnie od drugiego do piątego, czwartego, jeżeli stoimy sobie za głową, ale w takiej pozycji niestety nie mogę. Po prostu wsuwamy się głęboko, trzymamy nawet, czekamy aż się mięśnie będą rozluźniały. I możemy przechodzić sobie bardziej zewnętrznie, robić takimi punktowymi naciskami. Ewentualnie ruchy spiralne kciukiem. Ta pozycja jest także pozycją świetną na przykład do zwykłego głaskania czy rozcierania z masażu klasycznego, jeżeli używacie. Czyli możemy sobie po prostu na mięśniu czworobocznym pracować spokojnie, bardzo powoli, w jednym pasie, czy właśnie w drugim, schodząc właśnie na łopatkę. I możemy powtórzyć sobie to kilka razy. Ok, przejdę sobie teraz do takich ruchów z masażu poprzecznego, no właśnie na mięśniu czworobocznym. Wiemy, że część stępująca przebiega w ten sposób, tak biegną jej włókna. I teraz tak, chwytam sobie skórę i mogę pracować sobie tak właśnie poprzecznie, przesuwając się po mięśniu. Ważne jest to, żebyście nie ślizgali się po skórze, tylko właśnie takim ruchem głębszym, czuli, że tkanka, którą dociskacie, masuje po prostu mięsień, który jest pod spodem. I teraz tak, nie pracujemy też z nadgarstka, tylko możemy całą ręką poruszamy i pracujemy sobie w ten sposób. Czyli całym ciałem machacie się tutaj i wpadacie w taki rytm. Ruch pociągania jest ruchem dociskającym tkankę, natomiast ruch powrotu jest ruchem puszczającym. Tylko zobaczcie, że ja cały czas palce mam w tym samym miejscu na skórze i nie przesuwam ich po skórze. I hop. Początkowe ruchy mogą być trochę nieprzyjemne, bolesne. Czy jest to bolesne jeszcze? Jeszcze troszkę. Ok, a początkowo było bardziej? Tak, Dobra. zdecydowanie. I mogę pracować sobie na całym przebiegu tego mięśnia w ten sposób. I czuję po prostu, jak pod moimi palcami przesuwają się włókna mięśniowe. I takim rytmicznym ruchem pracuję cały czas. Jeżeli chciałbym sobie pracować na mięśniu rozciągniętym, co wydaje mi się, że będzie skuteczniejszą opcją, to proszę Anetę właśnie, żeby spuściła sobie rękę i ta ręka leży sobie swobodnie. W ten sposób ten mięsień jest jeszcze bardziej rozciągnięty i mogę sobie pracować. To może być trochę bardziej nieprzyjemne, ale jakby efekt osiągniemy szybciej. Mógłbym pracować obiema rękoma, jeżeli chciałbym pracować na większej części mięśnia i pracuję sobie spokojnie. Taki płynny ruch, aż do momentu, kiedy będę czuł, że te mięśnie po prostu pod spodem się rozluźniają. Mogę sobie pracować właśnie wyżej, jedną ręką, tu będzie trochę wygodniej. Czy jest to nadal bolesne? Już nic nie boli. Ok, no i widzicie, po prostu pracowałem sobie chwilkę czasu i już czuję, że ten mięsień jest bardziej rozluźniony. Połóż sobie rękę wygodnie i teraz przejdę do opracowania drugiej strony. Powiedzmy, że rozpracowaliśmy sobie mięsień czworoboczny. Ogólnie ja czuję różnicę, że jest po prostu ta prawa strona, na którą uwziąłem się już od początku, jest bardziej rozluźniona. Teraz możemy zabrać się za mięsień dźwigacz łopatki, który też jest bardzo często obciążany mięśniem,
Jest to mięsień, który przyczepia się do kąta górnego łopatki. Możemy sobie go znaleźć w bardzo łatwy sposób. Od kąta górnego biegnie sobie do wyrostków poprzecznych kręgosłupa szyjnego, tam mniej więcej do tej okolicy. Także będziemy sobie go opracowali. Jeśli chodzi o napięcia mięśniowe, to najczęściej kumulują się one w tej dolnej części i tutaj bardzo często się właśnie ten mięsień opracowuje. Palcem wskazującym troszkę nad centymetr około nad kąt górnej łopatki, to będziecie czuli taką strukturę, która jest właśnie pod tym mięśniem. Ona najczęściej jest napięta. I czy jest to bolesne? Tak, jest bolesne. Tak, i on jest bardzo często tkliwy w tym miejscu. Mogę sobie opracować go też ruchami poprzecznymi, bo on przez ucisk na punkt spustowy. Zrobię to na początku poprzecznie. Szkoda tak naprawdę palca wskazującego, dlatego mogę wzmocnić go sobie palcem trzecim. I też tak samo jak w tamtym ruchu, nie przesuwając się po skórze, tylko po prostu szukając ten mięsień, przesuwając skórę nad nim i tak naprawdę ściągając go poniżej, mogę sobie takimi ruchami poprzecznymi zacząć go rozluźniać. I tutaj też tak naprawdę, jeżeli ta ręka będzie opuszczona, to on będzie trochę bardziej rozciągnięty i możemy sobie pracować na mięśniu rozciągniętym i wtedy powinien on się szybciej rozluźnić. Ok. I tu też nie obciążam nadgarstka, tylko pracuję z całej ręki. Ustanę sobie tak trochę, o właśnie, w ten sposób, żeby było mi wygodniej. I teraz tak, podczas tej pracy chciałbym, żebyś Aneta mówiła mi, czy jakby ten bodziec jest nadal bolesny, czy już jest mniej bolesny, czy może w ogóle nie jest bolesny. Ból się zmniejsza za każdym ruchem. Tak. Ok. W tym momencie nie czuję żadnego bólu. No właśnie, Aneta nie czuje bólu, a ja też czuję po prostu, że ten mięsień się pod moimi palcami rozluźnił i już po prostu nie przeskakuje tak sztywno, jak było to wcześniej. Jeśli chodzi o dźwigacz łopatki, to on był też napięty po drugiej stronie i po prostu bym musiał się przesunąć, żeby było mi po prostu wygodnie na drugą stronę i sobie pracował. Tutaj ewentualnie można sobie kciukiem też go rozpracować, ale tego nie radzę. Nie jestem zwolennikiem obciążania kciuków podczas masażu. Można też go właśnie opracować przez punkt spustowy, właśnie naciskając kciukiem albo ewentualnie wyrostkiem łokciowym przy rozluźnionym nadgarstku. Docisnąć i chwilę po prostu przytrzymać. Później ewentualnie opracować tą tkankę. To jest taki bardzo uboga terapia, którą pokazałem. Kolejnym chwytem, który jest tak naprawdę najbardziej skuteczny podczas pracy z mięśniem czworobocznym, jest zwyczajne uchwycenie tego mięśnia i uniesienie go do góry oraz odciągnięcie delikatne do tyłu. To jest taka dość nowa sytuacja tego mięśnia i on po prostu w takiej pozycji bardzo szybko się rozluźnia i będziecie nawet czuli to pod swoimi palcami. Dobrym rozwiązaniem jest po prostu, zanim zrobicie ten chwyt, wykonać to, co zrobiłem wcześniej, bądź po prostu zastosować chwyty z masażu klasycznego, ponieważ bardzo często przy jakichś większych napięciach jest to niemożliwe albo po prostu ten chwyt jest bolesny. Jeżeli czuję, że ten mięsień się rozluźnia, po prostu pociągam go jeszcze bardziej. Czy jest to bolesne? Nie. Nie jest to bolesne. Staram się, żeby po prostu ten chwyt też nie był bolesny. I w takiej pozycji mogę go utrzymywać minutę, dwie, trzy, jeżeli mamy czas. Ewentualnie mogę opuścić i jeszcze raz podciągnąć do góry i ewentualnie do tyłu. Najlepsza opcja. Jeżeli zrobiłem sobie taki ruch statyczny, to teraz mogę kilka ruchów dynamicznych, takich ugniataj na ten mięsień. Pracujemy sobie w bardzo rytmiczny sposób, ale to dopiero właśnie po takim statycznym ruchu. Kolejną opcją, takie ugniatanie tego mięśnia, możemy go sobie po prostu przełamać. Chwytamy sobie ten mięsień pomiędzy obie ręce, palce wskazujące kciuki, przełamujemy go. Jeżeli nie jest bolesne, nie. Do granicy bólu, przytrzymujemy i czekamy, aż on się będzie rozluźniał. I ta technika powinna trwać długo, minutkę, dwie. Jeżeli zrobiłem to w jedną stronę, to później mogę przełamać go w drugą. I tak samo traktuję drugą stronę. Ostatnim takim chwytem, jaki chciałem zrobić właśnie, to jest taki chwyt mięśniowo-powięziowy. Jest to takie rolowanie, gdzie będę po prostu rolował mięsień kciukami. Jest to chwyt ogólnie znany, powszechnie, z masażu klasycznego między innymi. A jedyny chwyt jakby powięziowy w masażu klasycznym. No niestety tych chwytów tam jest trochę za mało.
No ale cóż zrobić. I teraz tak, będę rolował mięsień poprzecznie. Jak już wcześniej wspomniałem, jego włókna biegną w ten sposób, ja będę rolował sobie tak. Tutaj zapieram się właśnie palcami od strony przedniej tego mięśnia i roluję sobie kciukami, jakby rozpuszczając ten mięsień. Jest to technika ogólnie taka dość intensywna i może ewentualnie podawać nawet małe bodźce bólowe. Wszystko zależy od tego, czy ten mięsień jest jeszcze napięty. Dlatego przed zastosowaniem tej techniki warto innymi technikami, które pokazałem Wam wcześniej, albo które Wy znacie, rozluźnić go, zanim po prostu zrobicie taki intensywny bodziec. Czy jest to bolesne teraz? Nie. Okej. Okay. My już sobie rozluźniliśmy ten mięsień, tu nie było jakiegoś większego problemu, także możemy spokojnie sobie rolować to i rozluźniać go jeszcze bardziej. I tak naprawdę pracuję na przebiegu mięśnia, do którego mam dostęp. Na odcinku szyjnym już to będzie niemożliwe, bo ten mięsień się bardzo spłaszcza i nie możemy go aż tak chwycić, jak to dzieje się właśnie na tym odcinku. Ok, rolowanie zakończyliśmy sobie i tak naprawdę ja nie jestem jakby zwolennikiem zostawiania osoby, gdzie ostatnim chwytem był chwyt intensywny, dlatego fajnie sobie jakby uspokoić ten organizm, trochę rozluźnić i tu możemy skończyć sobie to wszystko właśnie takim głaskaniem do dołu, który jak wiemy jest chwytem rozluźniającym na układ nerwowy i hamującym. To było na tyle. Właśnie tyle chciałem Wam pokazać. Taki masaż dość krótki, prosty w pozycji siedzącej właśnie przy użyciu nakładki Mobile Mat. I teraz możemy sprawdzić sobie ewentualnie, czy coś się zmieniło, chociaż tak naprawdę to nie było jakichś większych problemów. Palpacyjne badanie. No, według mnie jest tak samo po obu stronach. Aneta, ty czy czujesz jakąś różnicę po jakiej stronie? To znaczy prawej strony zupełnie nie czuję. Okej. Okay. My jakby podczas tego nagrania większość spędziliśmy czasu przy pracy z prawą stroną, stąd też ta strona teraz jest bardziej rozluźniona niż lewa, natomiast wcześniej było odwrotnie. Okej. Okay. Opuść jeszcze barki do dołu, opuść ręce do dołu. Zobaczcie sobie zresztą sami. Wydaje mi się, że ten prawy bark trochę poszedł do dołu, no ale okej, okay, tutaj jakby ten film miał charakter instruktażowy, tutaj nie było całego zabiegu. Jeżeli nie subskrybowaliście kanału Projektu Masaż, także zachęcam do zrobienia tego teraz. To było na tyle i do zobaczenia następnym razem.